Zapraszam Was na opowieść o historii Kaszubów i historii Pomorza. Na opowieść o ludziach i wydarzeniach, o których nikt swego czasu nie opowiedział mi w szkole. Może dlatego, że pochodzę z innego regionu Polski. A może dlatego, że to historia opowiadana z innej perspektywy. Z perspektywy Kaszubów. Skąd się wzięli Kaszubi? Kim byli kiedyś i kim są dzisiaj? Jakie były ich losy od czasów wędrówek ludów słowiańskich aż po czasy współczesne? Jak zmieniał się obszar, który zamieszkiwali? Mówiąc zupełnie szczerze, to chyba największe merytoryczne wyzwanie, jakie stanęło przede mną w związku z tworzeniem tego kanału. Dlatego, że niektóre sprawy krążące wokół tematów Kaszubi, Słowianie, Polacy, Niemcy, język, tożsamość czy naród są, były i będą kontrowersyjne. Dlatego postanowiłem podejść do tego tematu tak rzetelnie, jak tylko potrafię. I z taką wewnętrzną ciekawością. Dlatego korzystałem z przeróżnych źródeł, do których linki znajdziecie w opisie. Pierwszym jest Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców Kaszubów, autorstwa doktora Jana Mordawskiego. Drugim źródłem jest Historia Kaszubów profesora Józefa Bożyszkowskiego. Trzecim podręcznik historii Kaszubów w opracowaniu Dariusza Szymikowskiego. Czwartym, poradnik dla nauczycieli uczących historii i kultury Kaszubów pod tytułem Kaszuby przez wieki, autorstwa Michała Kargula i Krzysztofa Kordy. Piąte źródło to książka doktora Mariusza Filipa, która wyraźnie się różni od wszystkich wymienionych wcześniej i w wielu punktach stanowi polemikę z kaszubską narracją. Natomiast szóstym źródłem są moje wizyty i wycieczki na miejscu. Przede wszystkim wizyta w jednym z kaszubskich muzeów historycznych. Super istotna sprawa to oczywiście podziękowania dla wszystkich tych, którzy wspierają ten kanał, a przede wszystkim dla grona patronów. Gdyby ktoś z widzów nie był jeszcze patronem, a chciałby przyczynić się finansowo do rozwoju kanału, to można to zrobić na patronite.pl/światwciąga. Gdybym miał streścić w trzech prostych zdaniach to, co przytoczone przeze mnie źródła mówią o najdawniejszej historii i pochodzeniu Kaszubów, to byłyby one takie. Po pierwsze, Kaszubi są Słowianami. Po drugie, Kaszubi, czy też może przodkowie współczesnych Kaszubów, zamieszkiwali Pomorze już na kilkaset lat przed czasami Mieszka I. I wreszcie po trzecie, przodkowie Kaszubów zamieszkiwali kiedyś tereny od Odry po Wisłę, a nawet nieco większe, ale z czasem ten obszar się zmniejszał i dzisiaj słowo Kaszuby dotyczy już tylko fragmentu Pomorza. Ale to oczywiście tylko punkt wyjścia i warto zanurzyć się dużo głębiej w historię, bo można tam znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy. I tak ze wspomnianych przeze mnie źródeł wyłania się taka oto historia. Przodkowie Kaszubów dotarli nad Bałtyk najpóźniej w VI wieku, czyli jakieś 400 lat przed czasami Mieszka I. Skąd przybyli, do końca nie wiadomo, chociaż prawdopodobnie z południowego wschodu. Nie byli także, rzecz jasna, pierwszymi ludźmi zamieszkującymi Pomorze, a po prostu jedną z kolejnych fal osadniczych. Przed nimi na Pomorzu mieszkali chociażby Goci. Przodkowie Kaszubów nie byli też jedyną grupą Słowian, którzy osiedlili się nad Bałtykiem. I tu warto pokazać dwie ciekawe mapy, które dotyczą przełomu IX i X wieku. Pierwsza to mapa ze wspomnianego muzeum, druga z atlasu doktora Mordawskiego. Wszystkie kluczowe kwestie obie te mapy przedstawiają tak samo. Na zachodzie pomarańczowym kolorem zaznaczono obszar, który zamieszkiwali wtedy Słowianie połabscy, podzieleni na wiele plemion i grup. Ogólnie zamieszkiwali oni tereny położone pomiędzy Łabą a Odrą, a więc leżące współcześnie na terytorium Niemiec. Warto zwrócić uwagę, że jest to mapa etniczno-językowa, a oprócz połabskiej mamy tu także dwie inne słowiańskie grupy językowe, polską na południu oraz pomorską na północy. Kolorem zielonym jest zaznaczony obszar pomiędzy Odrą a Wisłą, na północ od Noteci i Warty. Napis na nim głosi z kolei, i to na obu mapach, że te tereny zamieszkiwali Pomorzanie, a w nawiasie Kaszubi. I tu moje czujne oko, i wasze pewnie też, każe mi wyrazić zdziwienie. No bo jak to? Dlaczego obszar, który zamieszkują Kaszubi, jest tak rozległy i sięga nie tylko Pomorza Gdańskiego, ale aż okolic Szczecina?
I przede wszystkim, czy Kaszubi i Pomorzanie w tamtym okresie to jedno i to samo? Oczywiście nie mi to rozstrzygać, ale mogę za to przytoczyć to, co pisał znany historyk, profesor Gerard Labuda, a mianowicie, że w tamtym okresie Kaszubów można utożsamiać etnicznie i kulturowo z Pomorzanami. Różne źródła podają, że Kaszubi to nazwa używana przez nich samych, natomiast Pomorzanie to nazwa nadana im przez ludzi z zewnątrz, prawdopodobnie przez Polan. Jak pisze dalej profesor Labuda, w wiekach późniejszych pojęcie Pomorzanin nabrało bardziej geograficznego i wielonarodowościowego charakteru, a to w związku z napływem na te tereny ludności polskiej, niemieckiej, skandynawskiej, szkockiej, angielskiej i bałtyckiej. Podsumowując, główne źródła, które analizowałem, są generalnie zgodne co do kilku podstawowych rzeczy. Po pierwsze, że Kaszubi to ludność słowiańska, która zamieszkała na Pomorzu najpóźniej w VI wieku i zajmowała obszar pomiędzy Odrą a Wisłą. Po drugie, jej wyróżnikiem był język, na tyle odrębny od mowy używanej na przykład w Wielkopolsce, że wielu badaczy klasyfikuje go jako należący do odrębnej pomorskiej grupy językowej w ramach języków zachodniosłowiańskich. Tu jednak, chcąc wam przedstawić jak najszersze spojrzenie, nie mogę pominąć głosów, które polemizują z tymi punktami. Na przykład w książce doktora Mariusza Filipa znalazłem wywód kwestionujący zasadność używania nazw Kaszuby oraz Kaszubi pomiędzy VI a XIII wiekiem, a także rozciąganie tych nazw w tamtym czasie na wschodnią część Pomorza. Ponadto istnieją także oczywiście badacze, którzy inaczej klasyfikują mowę kaszubską w ramach języków zachodniosłowiańskich. Jak zobaczycie w tym, a zwłaszcza w następnym odcinku, podejście do spraw kaszubskich było i jest bardzo zróżnicowane. Inaczej mówiono o tym w wieku XIX, inaczej w II Rzeczpospolitej i jeszcze inaczej w PRL. I do dzisiaj istnieją tu różne nurty. Tak czy inaczej, przeskoczmy teraz do drugiej połowy X wieku, czyli do czasów Mieszka I. To właśnie wtedy zamieszkane głównie przez Kaszubów, czy też przodków Kaszubów Pomorze pomiędzy Odrą a Wisłą dostało się po raz pierwszy pod panowanie polskie, co bywa też nazywane pierwszym piastowskim podbojem Pomorza. Jak pisze profesor Józef Bożyszkowski, u schyłku pierwszego tysiąclecia w ojczyźnie Kaszubów na Pomorzu, należącym krótko w całości do Polski, ukształtowały się trzy ponadplemienne ośrodki polityczne z centrami w Gdańsku, Kołobrzegu oraz Szczecinie-Wolinie. Wspomniany Gdańsk został wymieniony po raz pierwszy z nazwy w żywocie świętego Wojciecha, który to według tego tekstu miał przybyć do tego grodu w roku 997 i ochrzcić tam miejscowego pomorskiego władcę oraz wielu mieszkańców. Choć czy tak było w istocie, do końca nie wiemy. W każdym razie, na pewno za Bolesława Chrobrego w roku 1000 powstało biskupstwo w Kołobrzegu, które miało być elementem wiążącym Pomorze z państwem Piastów i światem chrześcijańskim. Przetrwało jednak zaledwie kilka lat i wkrótce mieliśmy na Pomorzu poważny zwrot akcji. Piastowie stracili swoje zwierzchnictwo nad dużą częścią Pomorza. Chrześcijaństwo na tym terenie w dużej mierze zostało odrzucone, a lud pomorski, czy też kaszubski, pozostał wtedy w większości przy swoich dawnych wierzeniach słowiańskich. Niewiele wiemy o tym, co działo się na Pomorzu w XI wieku. Istnieje wzmianka z połowy tego okresu o chrześcijańskim księciu pomorskim. Możliwe, że część Pomorza okresowo bywała wtedy pod władaniem Piastów, choć z drugiej strony różne opracowania, które widziałem, mówią o niezależności Pomorza w tym czasie. W każdym razie, na początku XII wieku, za czasów Bolesława Krzywoustego, doszło do tak zwanego drugiego piastowskiego podboju Pomorza. Krzywousty zdołał pokonać siły dotychczasowego władcy tych ziem Warcisława, który złożył mu hołd, uznając zwierzchność polskiego księcia i stając się jego lennikiem. Od tego momentu nastąpiła też intensywna, tym razem skuteczna, chrystianizacja Pomorza. Powstało na przykład biskupstwo w Wolinie, które później zostało przeniesione do Kamienia Pomorskiego. W tamtym okresie był już widoczny podział polityczny Pomorza na dwie główne części. Na część zachodnią, w której znajdował się Szczecin, oraz część wschodnią, w której znajdował się Gdańsk. W opracowaniu Kaszuby przez wieki czytamy tak.
W połowie XII wieku Pomorze zostało podzielone ostatecznie na dwie części. Obszary zachodnie o statusie piastowskiego Lenna znalazły się pod rządami Gryfitów. Pierwszym znanym z imienia przedstawicielem tego rodu był Warcisław I. Pomorze Gdańskie stało się natomiast jednym z regionów państwa polskiego. Znajdującym się najpierw pod bezpośrednimi rządami Bolesława Krzywoustego, a później seniorów z dynastii Piastów. Losy tych dwóch części Pomorza potoczyły się dalej zupełnie inaczej. I myślę, że będzie najlepiej, jeśli w tym miejscu rozdzielimy narrację na dwa osobne wątki. Najpierw opowiem wam o kilku wiekach historii Pomorza Zachodniego, a później o tym, co działo się równolegle w tym samym czasie na Pomorzu Gdańskim. Zwróćmy jednak najpierw uwagę na mapę, by mieć jakiś punkt wyjścia. Mamy tutaj mniej więcej rok 1125, czyli jest właśnie tuż po podboju Pomorza przez Bolesława Krzywoustego. Pomorze Gdańskie jest zaznaczone jako bezpośrednia część Polski, a Pomorze Zachodnie wraz z częścią terenów położonych na obszarze dzisiejszych Niemiec stanowi polskie Lenno. Zasięg Kaszubszczyzny, czyli Mowy Kaszubskiej, sięga natomiast mniej więcej od Odry po Zatokę Gdańską. Zacznijmy teraz wątek dotyczący Pomorza Zachodniego. Od XII wieku do połowy wieku XVII, a więc przez ponad 500 lat, dzieje tego obszaru związane są z panującą tam dynastią Gryfitów, a co warto podkreślić, dynastią słowiańską. Jej protoplastą był wspomniany już Warcisław, a państwo, którym władali, jest nazywane zwykle Księstwem Pomorskim. W wielu opracowaniach spotkałem się także z określeniami Pomorze Szczecińskie, Księstwo Zachodnio-Kaszubskie albo Kaszubsko-Lucickie. W każdym razie, jak pewnie pamiętacie ze szkoły, po śmierci Bolesława Krzywoustego w Polsce nastąpił okres rozbicia dzielnicowego, a Pomorze Szczecińskie zaczęło się wtedy stopniowo uniezależniać od polskich władców. Powiększyło się także terytorialnie. Jak pisze dr Mordawski, około 1180 roku księstwa pomorskie zajmowały największy obszar w swojej historii. Pomorze Szczecińskie obejmowało prawie wszystkie ziemie zamieszkane przez Wieletów i większość ziem zamieszkanych przez Kaszubów. Sąsiadowało ono z księstwem rańskim, księstwem magdeburskim, Marchią Brandenburską, księstwem kopanickim, Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim. Książęta pomorscy balansowali pomiędzy suwerennością a zależnością od obcych władców. Wiadomo, że kolejny Gryfita, syn Warcisława, Bogusław, w roku 1181 został lennikiem niemieckiego cesarza rzymskiego, Fryderyka I Barbarossy. Kilka lat później uznał z kolei zwierzchność króla Danii, która trwała przez kilka dekad. Po niej nastąpił natomiast długi, kilkuwiekowy okres, w którym wpływ na Pomorze Zachodnie wywierała przede wszystkim Brandenburgia. I w pewnym okresie pomorscy władcy popadli w zależność lenną od tego państwa. Przez cały ten czas bezpośrednią władzę nad Pomorzem Zachodnim zachowali Gryfici. Ale to właśnie od końca XII wieku możemy już mówić o stopniowym przechodzeniu słowiańskiego dotąd Pomorza Zachodniego na orbitę wpływów niemieckich. Rozpoczęła się intensywna kolonizacja niemiecka, związana ściśle z chrystianizacją, prowadzoną przez niemieckie duchowieństwo. Powstawały kolejne miasta, w których osiedlali się Niemcy. Pomorze rozwijało się gospodarczo, ale w tym samym czasie następowała też marginalizacja Kaszubów. Na mocy tzw. paragrafów wendyjskich obowiązywał na przykład zakaz przyjmowania Słowian do prawa miejskiego. W historii Kaszubów czytamy z kolei tak. Na zachodzie Niemcy rychło zdominowali miejscową ludność kaszubską, dla której kolonizacja i przenoszenie na prawo niemieckie przynosiły poprawę bytu i postęp cywilizacyjny. Jednocześnie towarzyszyła temu dyskryminacja i obumieranie kaszubszczyzny. Wskutek kolonizacji i chrystianizacji język Kaszubów spadł z pierwszej na trzecią pozycję, po niemieckim i łacinie. Już od XIII wieku ludność kaszubska stanowiła grupę drugiej kategorii w państwie, księstwie, nadal kaszubsko-pomorskim z nazwy, a w istocie coraz bardziej niemieckim. I tu mieliśmy wzmiankę o bardzo ważnej dla tożsamości Kaszubów rzeczy, a mianowicie o księstwie kaszubsko-pomorskim.
tylko dlaczego autor nazywa to księstwo kaszubskim i na ile ma to uzasadnienie historyczne. Źródła, które czytałem, sugerują, że ma i wiąże się z tytułami, jakich używali książęta tego państwa. Zanim jednak do tego dojdę, warto, abym wam opowiedział o samej nazwie Kaszuby oraz Kaszubi. Co ta nazwa oznaczała pierwotnie, do końca nie wiadomo. Według tego, co przeczytałem w muzeum, mogła oznaczać tereny podmokłe albo obszerne, pofałdowane szaty. W internecie krąży też wiele innych przypuszczeń, bardziej lub mniej prawdopodobnych. Ale co ważne, o ile dobrze zrozumiałem, według profesora Bożyszkowskiego, profesora Zygmunta Szultki i wielu innych źródeł, nazwa ta jest dość stara i była używana jako nazwa ludowa na wiele wieków przed wystąpieniem tej nazwy na piśmie, a być może nawet już w czasach wędrówek Słowian. Pierwsza znana nam pisemna wzmianka o Kaszubach pochodzi z roku 1238 i wystąpiła oczywiście w wersji łacińskiej w bulli papieża Grzegorza IX, w której wspomniany jest Bogusław Książę Kaszubów. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła być także używana przez zakon dominikanów, który niedługo później utworzył jednostkę terytorialną zwaną Kontratą Kaszubską, która rozciągała się od Gdańska po Szczecin i Wyspę Uznam i jeszcze kawałek dalej. Od czasu tej pierwszej wzmianki nazwa Kaszubi zaczęła już regularnie występować w tytulaturze książąt Pomorza Zachodniego, początkowo w tłumaczeniu jako Książę Słowian i Kaszubów, a potem po prostu jako Książę Kaszubów. Z kolei książęta gdańscy, o których opowiem później, tytułowali się w tym samym czasie książętami pomorskimi, co w sumie może wydawać się dość paradoksalne, zważywszy na to, że dziś, niejako na odwrót, nazwa Kaszuby wiąże się dla nas z Pomorzem Gdańskim, a historyczne księstwo na zachodzie Pomorza nazywamy zwykle Księstwem Pomorskim. W każdym razie historycznie wyglądało to tak, że w wieku XIII-XIV nazwa Kaszuby wiązała się przede wszystkim z Pomorzem Zachodnim, a w kolejnych stuleciach stopniowo przesuwała się na wschód, co było związane z kolonizacją niemiecką na Pomorzu Zachodnim. Z kolei na Pomorzu Gdańskim nazwa Kaszuby zaczęła się upowszechniać mniej więcej na przełomie XV i XVI wieku. W każdym razie, pozostając wciąż w państwie Gryfitów na Pomorzu Zachodnim, warto wspomnieć o dwóch ciekawych przedstawicielach owej dynastii. Pierwszym był Eryk Pomorski, który urodził się pod koniec XIV wieku w Darłowie. Pod koniec życia był księciem słupskim, ale po drodze przez kilka dekad był królem Danii, królem Norwegii i królem Szwecji. Imię Eryk przyjął zresztą dopiero później, a początkowo miał na imię Bogusław. Drugim wybitnym przedstawicielem dynastii Gryfitów był z kolei Bogusław X, zwany też Wielkim, który panował na przełomie XV i XVI wieku. To właśnie jemu księstwo pomorskie zawdzięcza najdłuższy okres zjednoczenia, bo trzeba tu wspomnieć, że za czasów Gryfitów ich państwo było wielokrotnie dzielone na kilka mniejszych części, na przykład na księstwo szczecińskie, wołogoskie, słupskie, stargardzkie i kilka innych istniejących w różnych okresach. To właśnie dlatego na mapach widzimy często różne nazwy tego obszaru. Księstwo Pomorskie lub zbiorczo Księstwa Pomorskie, Pomorze Zachodnie albo Pomorze Szczecińskie. Ale od czasu do czasu pojawiał się władca, który jednoczył te wszystkie księstwa, a jednym z nich był właśnie Bogusław X. Według podręcznika historii Kaszubów jego państwo sięgało od wyspy Rugi na zachodzie po okolice Łeby na wschodzie. Tu warto też wtrącić uwagę ogólną, że Pomorze Środkowe czy też Środkowo-Wschodnie wokół Sławna, Słupska, a potem także Bytowa oraz Lęborka było przez wieki przedmiotem rywalizacji pomiędzy władcami Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego i kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale warto pamiętać, że na tym obszarze granice zmieniały się często. W każdym razie książę Bogusław X znany jest także z wielkich projektów politycznych. Przez większość swojego panowania zmagał się z Brandenburgią, której władcy usiłowali narzucić mu, czy też w zasadzie przywrócić, swoją zwierzchność.
Planował też unię z Polską, ale ostatecznie pod koniec życia na Sejmie w Wormacji uzyskał status jednego z książąt Rzeszy Niemieckiej, podległego bezpośrednio cesarzowi, co było czymś w rodzaju awansu w porównaniu do wcześniejszej zależności od Brandenburgii. Koniec dynastii Gryfitów nastąpił nagle, nieco ponad 100 lat po tym wielkim Bogusławie X, w roku 1637, czyli w czasie wojny 30-letniej. Wtedy to bezpotomnie zmarł książę Bogusław XIV. Tu mamy mapę mniej więcej z tego okresu. Widzimy tu przy okazji zasięg mowy kaszubskiej w połowie XVII wieku, która utrzymała się już tylko we wschodniej części księstwa, a także dalej, po polskiej stronie granicy. W każdym razie, po śmierci ostatniego Gryfity oraz po zakończeniu wojny 30-letniej, w roku 1648 dawne księstwo pomorskie zostało podzielone na dwie części. Zachodnia ze Szczecinem, Wolinem i Rugią przypadła Szwecji, natomiast wschodnia ze Stargardem, Kołobrzegiem i Słupskiem przypadła Brandenburgii. I tu warto na razie przerwać bieg historii na Pomorzu Zachodnim, by zobaczyć, co w tym samym czasie działo się na Pomorzu Wschodnim. Jesteśmy więc znowu w wieku XII. Są czasy Bolesława Krzywoustego. Dokonuje się drugi piastowski podbój Pomorza, a potem jego podział. Jak pamiętacie, Pomorze Zachodnie, rządzone przez Gryfitów, staje się początkowo polskim lennem, a potem po śmierci Krzywoustego staje się niezależne od polskich władców i wpada w zależność od świata germańskiego. Inaczej mają się jednak sprawy na wschodzie, na Pomorzu Gdańskim. Ten region w XII wieku jest częścią Polski Bolesława Krzywoustego, a nieco później, w czasach rozbicia dzielnicowego, jest podporządkowany seniorom z dynastii Piastów. Piastowscy seniorzy nie rządzili jednak na Pomorzu Gdańskim bezpośrednio, a poprzez swych namiestników z rodu Sobiesławiców, albo inaczej Subisławiców. Jedni twierdzą, że byli potomkami dawnych lokalnych pomorskich władców, być może spokrewnionych też z Gryfitami. Drudzy, że byli z zewnątrz i wywodzili się z południa lub środka Polski. Tak czy inaczej, to pod ich panowaniem czy też zarządem znalazł się Gdańsk i ziemie zamieszkane przez ludność kaszubską. Najważniejszym przedstawicielem tej dynastii był Świętopełk II, zwany też Wielkim. Objął władzę około roku 1217 i władał całym Pomorzem Gdańskim, do którego przyłączył też dodatkowo ziemię słupską. Początkowo uznawał zwierzchność polską, ale to z czasem uległo zmianie. Tu zacytuję jedno ze źródeł. Jego najważniejszym osiągnięciem politycznym było uniezależnienie się od władzy seniorów krakowskich. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu się Gdańska w spór wewnątrz rodu Piastów, po stronie Władysława Odonica, który we współpracy ze Świętopełkiem zaatakował zjazd książęcy w Gąsawie i zamordował Leszka Białego. I tu przyda się kilka wyjaśnień. Leszek Biały był wtedy ważną postacią. Był m.in. księciem krakowskim i księciem zwierzchnim Polski. Ale miał wielu wrogów, a o tym, kto w końcu go zamordował, krążą różne legendy i hipotezy. Niektóre oskarżają Świętopełka, inne księcia wielkopolskiego Władysława Odonica albo jeszcze inne osoby. Tak czy inaczej, po zamachu na krakowskiego księcia, Świętopełk stał się władcą w zasadzie niezależnym od Polski i uzyskał też dla swej władzy aprobatę papieża. Pomorze Gdańskie stało się więc niezależnym księstwem, a to z perspektywy Świętopełka było wielkim sukcesem. Za jego rządów księstwo przeżywało rozkwit gospodarczy. Prawa miejskie otrzymały wtedy m.in. Gdańsk oraz Słupsk. Świętopełk II radził też sobie w boju, walczył z prawie wszystkimi sąsiadami i osiągnął duży zasięg terytorialny swojego księstwa. Nie mamy tu dobrej mapy, ale ta nieco wcześniejsza może dać przybliżone wyobrażenie o jego zasięgu. Zielonymi kreskami są zaznaczone tereny, na których mieszkała ludność mówiąca po kaszubsku. Pomorzanie czy też Kaszubi stanowili w tym niepodległym państwie większość, dlatego ten okres stanowi ważny punkt odniesienia dla tożsamości historycznej współczesnych Kaszubów. Po śmierci Świętopełka jego państwo zostało podzielone pomiędzy jego synów, ale dość szybko zostało znów zjednoczone przez starszego z nich, Mścivoja II.
Mściwoń miał jednak dwa istotne problemy. Pierwszym była ekspansja krzyżacka i brandenburska, a drugim brak męskiego potomka, co było zagrożeniem dla trwałości jego państwa. W obliczu takiego stanu rzeczy szukał więc sojusznika i sprzymierzył się w końcu z księciem wielkopolskim Przemysłem II. W lutym 1282 roku doszło do podpisania układu w Kępnie. Według niektórych historyków była to tak zwana umowa o przeżycie, to znaczy, że ten z książąt, który będzie żył dłużej, przejmie terytoria drugiego. Według innych była to darowizna Mściwoja II na rzecz Przemysła II, tyle że odroczona do czasu śmierci władcy Pomorza Gdańskiego. Tak czy inaczej, to właśnie Mściwoj zmarł pierwszy i zgodnie z umową Pomorze Gdańskie zostało wtedy przejęte przez księcia z Wielkopolski. Oznaczało to, że po niecałych 70 latach nastąpił kres niepodległości Pomorza Gdańskiego. Ale to był dopiero początek dynamicznych i ciekawych wydarzeń, które zdominowały dwie następne dekady. Pierwsze były związane z Przemysłem II, księciem Wielkopolski. Dzięki przejęciu przez niego Pomorza Gdańskiego, jego pozycja uległa poważnemu wzmocnieniu, na tyle, że wkrótce doszło w Gnieźnie do jego koronacji. Warto podkreślić, że była to pierwsza koronacja na króla Polski po ponad dwóch wiekach przerwy. Przemysł II nie nacieszył się jednak z korony zbyt długo, bo 7 miesięcy później został zamordowany. Dla Pomorza Gdańskiego oznaczało to początek okresu niepewności i rywalizacji o władzę na tym terenie. Główne role odegrali w tym Władysław Łokietek oraz miejscowy pomorski ród Święców, którego przedstawiciele od pewnego momentu byli przeciwni Łokietkowi i sprzymierzyli się z Brandenburczykami. Przełomowy był rok 1308. Brandenburczycy ruszyli wtedy na Gdańsk i w końcu przystąpili do jego oblężenia. Sytuacja obrońców była niezwykle trudna, a w związku z tym za radą przeora Dominikanów i za zgodą Łokietka wezwano na pomoc krzyżaków. I tu możecie się już domyślać, jak potoczyły się sprawy dalej. Krzyżacy owszem przybyli na pomoc, pokonali Brandenburczyków, opanowali całe Pomorze Gdańskie, ale na koniec wystawili za to wszystko Łokietkowi tak absurdalnie wysoki rachunek, że było to dla niego nie do przyjęcia. W związku z tym krzyżacy nie oddali zdobytego terenu, co zdaje się było zgodne z ich planem od samego początku. Co więcej, przenieśli swoją stolicę do Malborka i utrzymali swą władzę nad Pomorzem Gdańskim przez ponad 150 lat. Panowanie krzyżackie na tym terenie doprowadziło do wielu zmian i wyraźnych procesów. Pierwszym był rozwój gospodarczy Pomorza Gdańskiego. Kwitł handel morski i handel wiślany. Wyraźnie rozwinęły się także miasta, a przede wszystkim Gdańsk. Z drugiej strony doszło też do intensywnej niemieckiej kolonizacji tych ziem, w wyniku czego zaczęła zmieniać się ich struktura etniczna. W miastach warstwą rządzącą stawała się napływowa ludność niemiecka. Jak podaje profesor Bożyszkowski, także i tu zaczął obowiązywać tak zwany paragraf wendyjski, zabraniający przyjmowania Słowian, Kaszubów do prawa miejskiego. Zdegradowano także miejscowe elity rycersko-możnowładcze, powodując, iż Kaszubszczyzna żyła głównie w środowisku wiejskim, zwłaszcza drobnego rycerstwa i chłopstwa. Nie miała też żadnych możliwości rozwoju do poziomu języka publicznego. Mniej więcej w 100 lat po przejęciu Pomorza Gdańskiego przez krzyżaków, jak pewnie dobrze pamiętacie z historii, doszło do wojny zakonu z Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, podczas której doszło m.in. do bitwy pod Grunwaldem. Wzięli w niej udział także rycerze kaszubscy, z tym, że jako poddani zakonu walczyli po stronie krzyżackiej. Ważniejsze dla Pomorza Gdańskiego było jednak to, co wydarzyło się pół wieku później. Najpierw powstał tak zwany Związek Pruski, konfederacja szlachty i miast pruskich skierowana przeciwko krzyżakom. W pewnym momencie doszło do wypowiedzenia posłuszeństwa wielkiemu mistrzowi. Wybuchło powstanie, a potem Związek Pruski zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie ziem pruskich do Polski. To oczywiście wywołało sprzeciw krzyżaków, a w konsekwencji wybuchła wojna 13-letnia. Wojna zakończyła się w roku 1466 tak zwanym drugim pokojem toruńskim, w wyniku którego doszło do ważnych zmian na mapie Pomorza i Prus.
Przede wszystkim Krzyżacy zwrócili Polsce całe Pomorze Gdańskie, zamieszkane po części przez Kaszubów. Polska uzyskała też m.in. Malbork i Elbląg, a także ziemię chełmińską i Warmię. Dawne państwo krzyżackie zostało podzielone wtedy na dwie części. Na wschodzie powstały Prusy Zakonne, będące odtąd polskim lennem. Na zachodzie powstały natomiast Prusy Królewskie, przyłączone do Polski. Przez pierwsze mniej więcej 100 lat Prusy Królewskie posiadały jednak stosunkowo szeroką autonomię, a dużo do powiedzenia mieli w nich lokalni możnowładcy i ogólnie pomorska kaszubska szlachta. Pod koniec tego okresu nazwa Kaszuby była rozpowszechniona już na terenie Pomorza Gdańskiego i dotyczyła mniej więcej podobnego obszaru co dziś, choć może jednak nieco większego. Kolejny przełom nastąpił w roku 1569, kiedy to doszło do zawarcia Unii Lubelskiej pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wiązało się to m.in. z likwidacją autonomii Prus Królewskich i jeszcze głębszą integracją polityczną i gospodarczą Pomorza Gdańskiego z Rzeczpospolitą. Warto powiedzieć tu kilka słów o Gdańsku z tamtego okresu. Przytoczę cytat z książki doktora Mordawskiego. Szczyt rozwoju gospodarczego w Prusach Królewskich, a zwłaszcza w Gdańsku, nastąpił na początku XVII wieku. W 1600 roku miasto liczyło 80 tysięcy mieszkańców i zajmowało pod tym względem 10 miejsce w Europie. Najludniejszymi miastami były wówczas Paryż 300 tysięcy, Neapol 275 tysięcy i Londyn 200 tysięcy mieszkańców. W Mediolanie mieszkało 120 tysięcy ludzi, w Rzymie 100 tysięcy, a w Wiedniu 50 tysięcy. Gdańsk był jednocześnie największym w Europie miastem niemieckojęzycznym, gdyż większość jego mieszkańców stanowili Niemcy. Pod względem gospodarczym Gdańsk był najbogatszym miastem Rzeczpospolitej. Kilkadziesiąt specjalności reprezentowało ponad 3000 mistrzów rzemieślniczych, zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. Jako port Gdańsk skupiał około 80% polskiego handlu zagranicznego. Nie wiem, na ile liczby, które podaje pan doktor, są potwierdzone, ale myślę, że dają ogólne wyobrażenie o wielkości i znaczeniu Gdańska w tamtym okresie. Ale wracając do ogólnej historii Pomorza. Jesteśmy teraz na wieku XVII. Pomorzem Wschodnim władała wtedy Rzeczpospolita, która prowadziła m.in. liczne wojny ze Szwecją. W latach 20. tego wieku jedna z nich spustoszyła m.in. właśnie Pomorze Gdańskie, natomiast w latach 50. miał miejsce potop i część działań wojennych znowu dotyczyła Pomorza i Gdańska, a doszczętnie zniszczonych zostało wtedy wiele kaszubskich osad i wsi. I teraz połączymy już wątki Pomorza Wschodniego i Zachodniego. W tym samym XVII wieku na Pomorzu Zachodnim doszło do wygaśnięcia dynastii Gryfitów. I tak jak wspominałem już wcześniej, tereny dawnego księstwa pomorskiego zostały podzielone pomiędzy Szwecję na zachodzie i Brandenburgię na wschodzie. Z kolei w okresie potopu zależność od Polski zrzuciły Prusy Książęce, czyli państwo powstałe 130 lat wcześniej w wyniku sekularyzacji państwa Zakonu Krzyżackiego. Prusy Książęce i Brandenburgia wyraźnie miały się ku sobie. Już wcześniej były związane unią personalną, ale teraz wobec tych wszystkich zmian proces ich integracji przyspieszył i wreszcie w roku 1701 zjednoczyły się całkowicie, tworząc Królestwo Prus. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że było to państwo niemieckie ze stolicą w Berlinie, a obie jego części rozdzielała terytorialnie Rzeczpospolita. W wieku XVIII Prusy rosły w siłę. Z kolei Rzeczpospolita przechodziła różne perturbacje, których nie będę tutaj rozwijał, ale które, jak dobrze wiecie, zakończyły się rozbiorami. We wszystkich trzech rozbiorach brało udział Królestwo Prus i w końcu opanowało m.in. całe Pomorze i wszystkie tereny zamieszkane wciąż przez Kaszubów, jak pamiętamy, Słowian. O tym, co było dalej, opowiem wam w drugiej części tej serii. Wrócę też wtedy do jednego ważnego wątku, który celowo dziś pominąłem, a mianowicie do reformacji, która miała istotny wpływ na Kaszubów, a także na język, którym mówili. Zajmiemy się także sprawą kaszubskiej tożsamości. Będzie o wydarzeniach wieku XIX, o dwóch wojnach światowych, ważnych postaciach w kaszubskim świecie oraz o relacji w trójkącie Kaszubi, Polacy, Niemcy.
postaram się opowiedzieć o tym z różnych perspektyw i oczywiście na podstawie różnorodnych źródeł. Jeśli macie ochotę wesprzeć ten kanał, to serdecznie zapraszam przede wszystkim na Patronite, a także do serwisu Buy Coffee. Wasza pomoc na pewno bardzo się przyda, a ja będę miał spokój sumienia, że zamiast zrobić kilka prostych i atrakcyjnych zasięgowo odcinków, na kilka tygodni zanurzyłem się całkowicie w historii Kaszubów i historii Pomorza. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Będę wdzięczny za udostępnienie tego odcinka, subskrypcję kanału, łapki w górę i komentarze. Na kanale jest też mnóstwo innych ciekawych odcinków. Bardzo polecam zerknąć na stronę główną kanału albo na zakładkę wideo i wybrać z niej coś dla siebie, nie tylko spośród nowych odcinków, ale także i starszych.